Drodzy Państwo, dzień dobry, Beata Tomczyk, magazyn Gentleman. Nasze miłosne życie może znacznie poprawić nasze samopoczucie, jeśli pójdzie dobrze, ale jeśli pójdzie źle, zniszczy nas nie tylko psychicznie, ale też i fizycznie. Jak chronić nasze relacje? A może jest to po prostu coś, nad czym po prostu nie mamy kontroli? Pani Katarzyna Miller jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Od razu o miłosnym. Czy tu mamy na myśli miłość jako wszechogarniające człowieka uczucie do wszystkiego, czy jakąś specjalną? Miłość partnerską. Między dwiema osobami. Aha. Bo właściwie towarzyszy nam płyta. Dziewczyny chcą więcej. O, tak. Znaczący tytuł. Myślałam, zabierając się za tę płytę, że to będzie właściwie tylko o tym, co my chcemy. My dziewczyny, my kobiety. A tak naprawdę płyta to wachlarz możliwości miłości. O, miło mi, że pani to tak odczytała, bo taką miałam nadzieję, że tak będzie. Poczynając od młodej damy, która się wzięła i wyrwała spod maminych i babcinych Agatka, i poszła, że tak powiem, w swoje, czyli w bok. To mi mamusia potem też poszła. I czego życzę i mamusiom, i córkom, babciom tak samo. Chciałam tylko na wstępie dodać, Państwo tego nie widzą, ale za nami, przed nami, towarzyszą nam panowie, pan Jerzy Bryczek i pan Maciek Szulc. Dyrektor artystyczny i project manager. Tak jest. Współpracuje pani już z tymi już panami przy drugiej, płycie, tak, przy drugiej tak. płycie. Myślę, że będzie czas na to, żeby zapytać, jakie relacje są między koleżankami i kolegami. Bo to jednak praca z mężczyznami. Tak naprawdę, no, przeglądając tę płytę, zauważyłam, że tylko mastering robiła dziewczyna. Sami faceci. No tak wyszło, fajnie. W ogóle płyta Powiem jest... pani szybko dobry dowcip. Tak? Pytają się babcie, babciu, a babcia to się nie boi chodzić po lesie? A co się mam bać? Na grzybach się znam, a seks lubię. No ja z nimi nie sypiam oczywiście, natomiast odpowiadam od razu w to, o co pani pyta. Świetnie, świetnie. Płyta jest o tyle ciekawa, bo ma również koszulki jak cebulka. Można no jest tutaj... w ogóle bardzo bogata, tak. Taki przemiły trzeci pan Piotr Derlatka robił grafikę i siedzieliśmy w ogóle wspólnie i się zastanawialiśmy, jak ją tak pięknie zrobić, bo jest w kolorach i w czerwieniach i nie tylko, i myślę, że jest ciepła i nawet może gorąca. I tam za są różne niespodzianki. Za okładkę odpowiada pan Krystian Bogucki. Nie tyle za okładkę, ile za zdjęcia, których używaliśmy. Rozumiem. Chciałabym jeszcze pokazać coś, bo to klasyka. Mm-hmm. Tutaj akurat tak. są teksty Wszystkie piosenek. Wszystkie piosenki i też zdjęcia dodatkowe. I też ale... zdjęcia, ale to, co mnie jest zaskoczyło... Tak. I bardzo mnie to zaskoczyło. No przepiękne, nawet tutaj jest na zdjęciu Maciek jest właśnie, Maciej tak. Szulc, który mnie wachluje. Ale są tutaj takie hasła, na początek pomyślałam sobie, kiedy to zobaczyłam, że może to będzie moim przewodnikiem po rozmowie z panią. Mhm. Niemniej jednak przewodnikiem są utwory z tej płyty. To są wszystko teksty z ale, płyty. Ale to są wszystko teksty... Najważniejsze według mnie zdania z każdej piosenki, które są takim istotnym punktem, wokół którego piosenka się toczy. Płyta została wydana nakładem nowo powstałego wydawnictwa Music Starter, polskie wydawnictwo. Osobie właśnie tychże panów. Tak, dokładnie, Jerzy Bryczek i Maciej Szulc. Ale jeszcze chciałam dodać, że kiedy właściwie przyjrzałam się bliżej tej płycie, to pomyślałam sobie, że darzy się pani wielkim uczuciem, szacunkiem i miłości do samej siebie. Oczywiście pracuję nad tym całe życie i nie zamierzam przestać. Świadczą o tym kolory między innymi tej płyty, ale to długo by mówić, co jeszcze doskonale możemy się właściwie zrozumieć, jeżeli Zatem tylko to jest tego pani radość tworzenia, to jest jedna z fajniejszych rzeczy na świecie. Ma pani naprawdę artystyczną duszę. Nikt nam tego nie jest w stanie zabrać, to jest coś, co jest tak własne i osobiste, a jeszcze jak się spotka ludzi, z którymi człowiek ma ochotę, czyli kobieta ma ochotę to robić, to jest podwójna przyjemność, naprawdę. Jest pani autorką słów do tej płyty, jak i melodii, również melodii. Tak. A aranże robią muzycy, no i Maciek i przy pierwszej płycie, i przy drugiej jakby to główną rolę gra w tej sprawie. I bardzo jestem z tych aranży zadowolona.
Zresztą podobają się również muzykom, to bardzo tak, taki dobry sprawdzian. Jak fachowcy posłuchają, mówią, no nie ma się czego przyczepić, bo to jest najlepszy komplement. No. Może dramatycznie trochę zabrzmiało to, co powiedziałam na samym początku o tej ochronie związków, o tym, że mogą znacząco wpłynąć na, jeżeli są dobre, na nasze samopoczucie, a jeśli nie, to zrujnować nas i psychicznie, i fizycznie. Pisze pani, śpiewa pani o tym, że nie wszystko musi być tak naprawdę trudne i prosto kochać to nie wstyd. Właśnie, to jest zdanie, które samo mnie ucieszyło, że mi się pojawiło. Ponieważ robimy, mam poczucie sobie z życia czasem niepotrzebny dramat, czasem oczywiście on się sam robi, albo bardzo demonizujemy różne nasze przeżycia, które miną, które nie muszą wcale nas tyle kosztować. No ja bym bardzo Państwa namawiała, zresztą nie ja pierwsza na tym świecie, na taką postawę trochę zen, trochę stoicką, że to co jest, to jest, tak, a czego nie ma, to nie ma, nie ma się tym co przejmować. A cieszmy się z tego, co mamy, a jak będziemy bardzo sobie, że tak powiem, chcieli, to też nam się zdarzy to, co chcemy. Tylko trzeba z tym być tak po drodze. Ach, pani psycholog, gdyby to było tylko takie proste, bo przecież taki Misiu. Prosty świat komplikują na przykład romantyczne oczekiwania kobiet, dziewczyn i pragmatyzm mężczyzn, o czym pani doskonale wie, bo śpiewa pani. No tak, dziewczyny chcą więcej. Śpiewam z, tak, z Januszem Chabiorem piosenkę, która jest o każdej prawie parze, tak, prawda? Tak. I ona zresztą jest tytułowa, bo... No chyba wszystkie pary reagują na to. No tak, to tak jak u nas. Dziewczyna, prawda, że no ja bym tak chciała te kwiaty, ja bym tak chciała te przysięgi, ja bym tak chciała te suknie, te bale, ale ja jestem, kochanie, zmęczony, ona na to odpowiada. Albo wiesz co, może muszę skończyć pracę zlecone i to tak... I panienki mówią, no tak, no rzeczywiście, ale jakoś sobie radzimy. Ale chcemy więcej, to prawda. Pan Jerzy Gobryczka za chwilę postawimy do kąta, ponieważ nie zdążył wyłączyć telefonu. To mnie postawimy do kąta. W dodatku wydawało mi się, że wyłączyłam. Wróćmy jeszcze do dziewczyny chcą więcej, bo to jest... Ja miałam w ogóle dylemat, od którego tutaj tekstu zacząć. Tak naprawdę to najlepiej, ja dopiero zrozumiałam tę całą płytę na samym końcu i stwierdziłam, że będę od końca mówiła. I tak naprawdę no to posłużyłam się chyba cytatem z dziesiątki. Z utworu To jest erotyk, jak pamiętam. Tak. To jest erotyk. To są nasze nocy chyba, tak? On przychodzi z wiersza. A, on przychodzi z wiersza. On przychodzi z wiersza. Nie chcę tutaj o tych dziewczynach, które chcą więcej, wykonywanej z panem Januszem Chabiorem, aktorem. Bardzo mnie zaintrygował ten tekst, dlatego że kończy się w sposób bardzo otwarty. Wielu prozaikom by się spodobało takie zamknięcie tekstu, czyli on jakby naprawdę epickie bardzo, bo kiedy ona mówi, pani bohaterka, że ona by chciała Paryża, że ona by chciała kwiaty, że ona by chciała nawet po drodze poznać pana z któregoś tam piętra, on mówi, o, chyba już za dużo, ale do tego to wrócimy. To kiedy ona pyta go, a co ty byś chciał? Nieco takim zlęknionym głosem, tam wszystko jest idealnie zagrane. Przypomniała sobie, że jego też właściwie wypada zapytać co by chciał, tak. A może tak, ja to odczytam, że może z obawy jednak, z obawą jakąś. Nie, a co ty byś chciał? Kochanie, to jest takie słodkie takie. Ja tak cały czas słodko chciałam, żebyś mi to wszystko dawał. To teraz to, zobacz, że ja słodka jestem również i wobec ciebie. I on mówi, kochanie, chodźmy po prostu do domu. I co tam właściwie jest? Pani wie. No nie. Pani wie. To jak każdy, to się właściwie może skończyć? Każdy chłop wie swoje i każda kobitka, którą tak zabiera do domu. To jest ciepłe w sumie zakończenie, bo to jest taka para, która no jednak jest ze sobą, prawda? Co prawda ona by chciała w tą stronę, on by chciał w tą stronę. No to jest dla nich obojga dosyć interesujące. Kto tu wygra i kiedy, prawda? Bo on czasami ją zabierze do tego ciechocinka. Może niekoniecznie do Paryża, a może też czasem i do Paryża. A ona też się zgodzi na to, żeby on te prace zlecone skończył, prawda? No w końcu jakoś w tych naszych parach sobie radzimy. Poza tym przecież dziewczyny mają bardzo dużo pracy, prawda? Bo tutaj ta piosenka jest troszkę taka w jedną stronę przechylona, że tak jakby dziewczyna wyłącznie, prawda, miała pragnienia. No ona ma te pragnienia. To już kiedyś Alicja Majewska śpiewała, kiedy naleśniki smażę, prawda? Więc jest tak, że ona ma te marzenia, no tak, żeby to upiększyć ten swój los, który jest taki,
No jak wielu kobiet, prawda, że dzieci, że dom, że pies, że gotowanie, że... No taki chłop, co to gotuje i sprząta, to jest bardzo przyjemna nowość i bardzo taka ostatnio chyba nawet coraz bardziej do spotkania. Tak, i tak tacy fajni tatusiowie, co daj Boże, żeby nam się tacy panowie hodowali cudnie, nie? Tak, więc do tego prostego, do tego prostego życia miłosnego, jak w takim razie znaleźć i czym by był ten klucz, żeby... No klucz każda para musi znaleźć swój, to znaczy znajduje, prawda? Każda para ma swój język, o ile w ogóle go poszukają, no bo to przecież jeszcze wszystko dobra wola to potrzebna i taka świadoma i taka, no jakby powiedziałabym przede wszystkim jednak... Bardzo, bardzo warto utrzymywać zainteresowanie drugą stroną. Ale zawsze na początku jest to, żeby człowiek sam o sobie dobrze myślał, siebie lubił, bo wtedy jest właściwie atrakcyjny, bo kobiety robią taki czasem błąd. Mówią, ty mnie już nie kochasz, bo ty już nie przynosisz mi tych kwiatów tyle, ty już nie mówisz, że ja taka ładna, ty już nie patrzysz się tak na mnie, wychodzisz do tych kolegów, wracasz później niż miałeś wrócić. I ona mu zaczyna trochę wciskać, że on już jej nie kocha, ponieważ ona się obawia, że ona nie jest wystarczająco dobra do kochania. A dlatego mamy takie obawy, że nas się tak wychowuje niestety. Dziewczynom się bardzo dużo mówi, no co się złościsz, nikt cię nie będzie chciał. Złośniki, prawda? Złośnicy nikt nie chce. Albo co się tak w tym lustrze przeglądasz, do filmu cię nie wezmą. Różne takie, wie pani, przykre zdania. I one są, myślę, to można by na kopy tego, nie warto nawet powtarzać. I też są tak, no w Agatce, pierwsza piosenka właśnie, prawda? Jak to mamusia hoduje tak, jak babcia kazała i pilnujemy, bo co ludzie powiedzą? Masz nie być sobą, masz nie być wolna. Tylko... Tam w ogóle wręcz dulszczyzna jest. Dokładnie, jakaś. Ale mamy kochana co jeszcze, no przecież co? No tak, oczywiście. To nie jest tak, że nam się, że tak powiem, poza polskiej wszystko już zmieniło. Ale pokazała też... cudownie i fantastycznie tą dulszczyznę. Ale ona nadal istnieje i ma się dobrze w wielu środowiskach. Agatka to też świetny pokaz tak. Inspiracji, jak się Agatka kobiety... Agatka jest manifestem, moim zdaniem, w ogóle dla kobiet, tak. Och, tak! Prawda? No tak, ma pani rację. Tak. Agatka, przestań być grzeczna i koniec. No. Nie mogłabym powiedzieć, że któraś jedna piosenka jest tą pierwszą. Wszystkie dla mnie są na równym poziomie. Dlatego miałam problem, z którą właściwie na początek panią zapytać. I jeszcze wrócę do dziewczyny, chcą więcej do prowokacji zazdrości, kiedy bohaterka pani rozmawia ze swoim mężem, bo oni są pan, po ślubie. Taki przystojny pan, tak. Rozumiem. Czy to wpływa dobrze na związek? Przeważnie dobrze mężczyznom robi to, że ich kobieta się podoba innym. Przeważnie im to dobrze robi, tak na taki rodzaj lekkiego, prawda, podniecenia i lekkiej obawy. No wiesz, ktoś by cię przecież mi zabrał, nie? To jedno, jakbym ale... tylko nie pilnował. Oczywiście to pilnowanie, wie pani, to wszystko jest takie troszkę czasem banalne, troszkę czasem stereotypowe, ale to pamiętam w szkole naszej, którą zresztą cudownie wspominam. Popularne dziewczyny na przerwie dłużej to miały wokół siebie wianuszek facetów, czyli kolegów. Moi dwaj kumple tak się namówili, że wylansują jedną Ewkę, która była chuda, bez biustu, i taka długa, no i jakby to powiedzieć, nigdy koło niej nie stali. No i oni się umówili, że wylansują. I zaczęli koło niej stać na tych przerwach. Jak oni stali dwaj, to inni przyszli. I Ewka raptem zyskała powodzenie i sobie jakoś z tym dała radę, więc to było bardzo zabawne, a ja to bardzo zapamiętałam. I teraz czasem mówię dziewczynie, wiesz co, znajdź sobie takiego fajnego kuzyna, jak masz sympatycznego, jeżeli uważasz, że nie masz powodzenia, przejdź się z nim po deptaku, wiesz, parę razy, żeby ludzie nie wiedzieli, że to kuzyn. Wiesz, zaraz się tam ktoś, że tak powiem, przyjrzy i zainteresuje. A poza tym przede wszystkim lub samą siebie. Śmiej się, uśmiechaj się, bądź zadowolona, bądź zainteresowana niekoniecznie tylko tym facetem, bądź po prostu zainteresowana życiem, różnymi fajnymi rzeczami, które można robić. No i będziesz kimś, z kim warto się bawić, warto pogadać, warto pomilczeć. To i resztę też się zachce, nie? Tyle, że w tej piosence tutaj jest prowokowanie męża,
tym, że nie to, że ktoś się nami interesuje, tylko że my się kimś interesujemy. No też, czy to są dozwolone gry? Jak będziesz tak tylko pracował, no to co ja będę może musiała. Czyli leciutko postraszyć nie zaszkodzi. Wie pani, to jest w ogóle taka historia, bo to jest temat, który dotyka tematu zdrad, o którym ja bardzo dużo i mówię, i czytam różnym dziewczynom kawałki z różnych tam przykładów takich, bo zdrada obchodzi bardzo wszystkich, niesłychanie. Sama zresztą napisałam, uważam, jedną z najfajniejszych moich książek, Kup kochance męża kwiaty, co dla niektórych było wstrząsem, ten tytuł. No ale bardzo, to jest książka, za którą mi do dzisiaj, już chyba piąte wydanie, dziękują, bo bardzo dużo związków się uratowało dzięki temu, bo ludzie się... Kobiety mają często takie podejście, tak, jak on mnie zdradzi, to koniec. No ale potem to wcale niekoniecznie się okazuje, że przestałam go kochać, albo niekoniecznie się okazuje, że umiem i chcę być bez niego, prawda? Więc w ogóle uważam, że warto tę książkę przeczytać, nawet jak się nie jest z kimś, tylko po prostu sobie zdać sprawę, jaki my mamy stosunek do tego, że nas ktoś może zdradzić. No bo podstawowy wniosek jest taki, że przecież z kimś ci mężczyźni nas zdradzają, czyli z kim? Z nami, prawda? Nie z Marsjankami, tylko z nami. No a to jest właśnie taki temat, że jak się powie, wiesz co kochanie, jeżeli mężczyzna powie, wiesz co kochanie, bardzo rzadko ze mną sypiasz albo od jakiegoś czasu wcale nie chcesz, nie jesteś dla mnie miła, mam poczucie, że ci się, nie wiem czy już ci się nie podobam, czy ci się znudziłem, czy coś ci się dzieje złego, ale wiesz no, tak to długo trwa, że no, być może zacznę się gdzieś za kimś rozglądać, jeszcze tego nie robię. No to ja mówię tak, dziewczyny, chcecie, żeby wam, bo jak was zdradzi, to potem macie pretensje, żeby mnie oszukał, nie powiedział. No ale jak on powie, to przecież w łeb dostanie za to, bo wy nie potraficie wysłuchać tego, że jemu czegoś od ciebie, kobieto, brakuje, ale naprawdę mu brakuje. To nie jest tak, że książę na białym koniu ma dać wszystko swojej Bogdance, a ona będzie tylko, prawda, przebierała. No tak zresztą nie bywa. Ale dlaczego kobiety tracą zainteresowanie seksem? Przecież tak naprawdę to o mężczyznach się mówi, że na tyle są już zmęczeni tym życiem. No bo bywają zmęczeni. Kochane, ale kobiety też bywają zmęczone. Mhm. Za tym, żeby seks był atrakcyjny, ludzie muszą się uwodzić dalej. Mają flirtować ze sobą. Mają sobie co jakiś czas stworzyć taką swoją enklawę, gdzie są albo sami, albo wśród innych ludzi i się wyraźnie, prawda, wybierają, że ja z tobą tańczę, że ja z tobą siedzę w kąciku, że się trzymamy za ręce, albo że idziemy gdzieś tam z boku do szatni, prawda. W ogóle muszą być jakieś słowa specjalne, musi być jakieś, kobiety bardzo potrzebują słów, to jest w ogóle wiadome, mężczyźni zresztą też, ale takiego właśnie zachwytu, takiego zobaczenia na nowo jakby. Jest cudowne, proste zdanie. Jeden mężczyzna to wszyscy mężczyźni, jedna kobieta to wszystkie kobiety. Twój partner czy twoja partnerka to jest niezwykła ilość ludzi w jednym. To nie jest tak, że to się na pewno znudzi. Jeżeli ktoś jest żywy, otwarty i druga strona też, no to oni mogą po prostu, wie pani, 10 powieści napisać w ciągu swojego długiego związku na przykład, różnych, prawda? To jest, wszystko zależy od takiego podejścia wewnętrznego, czy my się chcemy życiem bawić, czy my chcemy się cieszyć, czyli zachować w sobie wewnętrzne dziecko, które jest pełne radości i też właśnie takich różnych ekscytujących uczuć. Czy chcemy marudzić, narzekać, rościć sobie, prawda, bo ty tego nie robisz, bo ty mi nie powiedziałeś, bo ty nie wiesz. Sama powiedz i zobacz, co będzie. Spróbuj, prawda? Znaczy ja teraz pracuję głównie z kobietami, więc im mówię takie rzeczy i działa to, kochana, wszystko. Działa. Spotkałam w pani tekście sformułowanie, szalenie mi się podoba. Ono mi towarzyszy od jakiegoś czasu, kilkunastu lat. Wspólne sny. A. Z miejsca przypomniałam sobie o też znaczącej w moim życiu książce, no, którą to podsunął mi mężczyzna, a dokładnie jeden fragment. I tak oto. No, ciekawa. Nieznośna lekkość bytu Kundery, gdzie bohater Tomasz
mówi, że miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania, bo to pragnienie dotyczy niezliczonej ilości kobiet tak naprawdę i tutaj między innymi jest ukryta ta zdrada, ale w pragnieniu przeżywania wspólnego snu. Bo to pragnienie może dotyczyć tylko jednej, jedynej kobiety. I teraz, kiedy pani bohaterowie, gdzie wspólne on... Sny, to my, tak. Tak, pan Piotr Franceski razem z panią Śmiech i łzy tak. O tym śpiewają, pomyślałam sobie, że pierwszy raz jak gdyby identyfikowana jest tutaj kobieta ze wspólnymi snami, gdzie jest jakby tutaj, wydaje mi się, że to jest przejście na jakiś wyższy poziom miłości. Zdecydowanie. Pomyślałam, że a czy to już nie seks jest tym antidotum na tylko ten wspólny sen? No i tutaj właśnie, co pani myślała właściwie pisząc o tym utworze i wykorzystując to sformułowanie wspólne? Ja myślałam bardziej co czułam, bo słowa się pojawiają, kiedy się wie co chcemy wyrazić. No głównie jest to o tym, że można żyć i żyją ludzie w ten sposób, że ciągle poszukują ekscytacji takiej nowej. I bardzo jest to taki typ mężczyzn, prawda, uwodzących i typ kobiet, które też potwierdzają jakby swoją wartość. I liczy się nowość, po jakimś czasie robi się pustka. Bo no ile można, prawda? Ile można razy na nowo, że tak powiem, to ten albo to ta, a potem no nie, to jednak nie ta, jednak nie ten, albo no w sumie czy to było takie samo, czy to było inne? Gdzie ja, i pojawia się, gdzie ja jestem w tym? O co tu w ogóle chodzi? No to mówię oczywiście dużymi słowami o króciutkim tekście, bo tam jest, myślę, że udane bardzo metafory, rozrzutne ciała, serca, motyle, prawda? Ciała się rozdają, a motyle z kwiatka na kwiatek latają, ale później, gdyby tak zostało, bylibyśmy puści, prawda? Bylibyśmy sami. No a tu się w tej parze udało, prawda? Że też metafora, że na nas razem spłynęło słońce, ten taki dotyk ten czegoś promień. Gorącego, czegoś, co nas rozebrało, w sensie z tych wszystkich. Rozebranie jest w ogóle fajnym pojęciem, bo się pozbawiamy obron, pozbawiamy tych ataków, tych gier i stajemy się tacy, prawda, rozluźnieni, miękcy, tacy prawdziwi i w tym momencie się spotykamy, akurat czasami się tak zdarza, kogoś, kto też jest w takiej potrzebie, prawda, kto też jest gotów jakby jednak kochać, a nie tylko być na przykład zaciekawionym, czy zafascynowanym, czy dać się uwielbiać, prawda? Bo to też takie ważne. Czyli przekraczamy narcyzm nasz wtedy i zaczynamy po prostu kogoś naprawdę, wybieramy tę osobę, czujemy się wybrani. No i to, że Piotr ze mną to zaśpiewał i ja sobie go wymarzyłam do tego zresztą, z tym jego głosem Tempr, cudownym tak, i nie tylko głosem, bo on też ma taką charyzmę. We wszystkim, jak się rusza, jak patrzy, jak się zachowuje. Jest to fantastyczny typ faceta. Typ, przepraszam, że tak mówię o człowieku pojedynczym, bo oczywiście on jest wyjątkowy. Ale jest to jednak też pewien typ, prawda? Człowieka, którego nie można odgadnąć. Nie można go, wie pani, przeczytać za jedną linijką, prawda? To jest ktoś, kto myślę, że można by go znać lata całe i ciągle go gdzieś szukać. Zresztą ja tak myślę też o prawdziwych kobietach, prawda, które są po prostu bogate, głębokie i też nie do poznania do końca, więc to przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mieli zawsze jakąś nową drogę przed sobą razem. No i tu mamy śmiech i łzy, prawda, bo mamy i to w życiu. Nie można mieć tylko śmiechu. No, bo tam jeszcze dochodzą te mgły. Dokładnie, ta mgła, ja mgła, prawda, o tak, fajnie, tu pani uchwyca, tak, ja ta mgła, a ty ten taki, no ty co innego, ja co innego, a jednocześnie się możemy tym mieniać, prawda? Ja sobie właśnie tak pomyślałam, słuchając tego niezwykłego jak dla mnie utworu przez to sformułowanie wspólne sny, że poprzez te mgły i łzy, tak, które oni sobie nawzajem dają, mimo tych promieni, które na nich spłynęły i czują się wyjątkowi i też bronią się tym śmiechem, to mimo wszystko te wspólne sny jakby spuszczają balon z tego, że to życie we dwoje musi być takie naerotyzowane, prowadzić erotyzm do... Erotyzm jest, wie pani, no to jest we wszystkim, co jest prawdziwe. Ja w ogóle uważam, że życie jest seksualne. No dobrze, chodzi o ten seks. Tak, ale życie jest w ogóle seksualne. Pomidor jest seksualny, kurczę, ogórek. No może przy ogórku się bardziej różni ludzie zgodzą, że to jakby wiadomo, co z nim zrobić, ale
ale każda rzecz, która jest żywa, piękna, prawdziwa, naturalna, to jest seksualna, bo to w ogóle życie powstało z jakiegoś rodzaju seksu. Może, no nic, nie chcę. Chce pani powiedzieć, że jeżeli sobie tak uzmysłowimy, że tak naprawdę jesteśmy otoczeni tak naprawdę erotyzmem rzeczy absolutnie, i seksualnością, tak. To ten wspólny sen jest dany tylko parze, która może tam to przeżyć. Tak, i w ogóle sen, no ile mamy snów erotycznych przecież cudownych. No na przykład fascynujące jest to, ja nie wiem jak tam panowie, bo jeszcze mi nie opowiedzieli, ale może mi ktoś się zwierzy, bo dziewczyny miewają na przykład przez sen orgazm. Co jest po prostu cudownym przeżyciem, prawda? W ogóle takim wydawałoby się nie ma, prawda, żadnego kontaktu z czymś. Mężczyźni też. No właśnie, no tak. O, no super, super. Tak, no erotyczne sny są przypadłością. Bardzo przyjemną. Obojga płci. Przyjemną. Nie no, to, że mają panowie sny erotyczne, to wiem. A nie, no co ja w ogóle, co ja, no przecież cała rzecz jak się chłopcom zaczynają te nocne polucje tak zwane, to przecież to na tym polega w ogóle. Jasne, że przez sen się coś się dzieje takiego, co rozluźnia i co pozwala. Podobno to jest bardzo nawet fizyczne, ale tak, ja, tak. My mówimy o też... Ale my jesteśmy całością, my jesteśmy i fizyczni, rozerotyzowane i psychiczni, które, naprawdę, które tak, mogą naprawdę tak, pobudzić. I chemiczni, oczywiście. W każdym razie doznaje się w nocy pewnej ekstazy. Tak, tak, tak. A przede wszystkim w ogóle takiego... W stosunku do życia, że muszą się dziać i łzy, i śmiech, i właśnie te ekstazy, żeby, bo życie jest bogate bardzo, niezwykle bogate. Potrafi być straszne, potrafi być cudne i też nudne też potrafi być. A teraz, kiedy kobiety zaczynają być bardziej wyzwolone, przywołuję znowu tę Agatkę, a propos tego bogactwa życia, bo tutaj panowie właściwie mogą się teraz zmierzyć z nieco innym światem kobiet. Mężczyźni na ogół z przyzwoleniem na tę słodycz niegrzeczności całego otoczenia, wręcz się oczekuje od nich tego, żeby o, jaki słodki, piękny chłopiec niegrzeczny. Jakiś kobiety, słodki, tak, tak, kobiety jaki dopiero wchodzą. Wchodzą w ten tak. świat. To właśnie, a kobiety dopiero o, wchodzą teraz. Były. Tylko niektóre były, tak, tak. Były, ale pani były, jednak, ale jednak, były jednak wybitne. Prowokuje ten, tak. tą Agatką. No i ja, czy Agatką prowokuję? Do myślenia o tym, że jednak ten świat należałoby zaakceptować. Ale ja to tak uważam za coś tak normalnego zupełnie. Tyle tylko, że no oczywiście myślę, że w niektórych rodzinach, w ogóle nie przypadkiem, prawda, babcia, mama, no jeszcze może być prababcia, babcia, mama, córka, że one się tam pilnują od góry, prawda? Ale wiem, że też niektóre dziewczyny mają takie babcie właśnie, mamy nie, które mówią, kochana, nie żałuj se życia, wiesz, bo po prostu rób to, na co masz ochotę, poznawaj siebie, poznawaj mężczyzn. Nie chodzi o to, żeby życie polegało tylko na byciu z mężczyznami, bo to byłaby gruba przesada i że tak powiem, jednak dość jak to powiedzieć, nie spłycenie życia, tylko takie zmniejszenie jego możliwości. Ale w ogóle to jest jeden z kawałków no, strasznie fajnych, nie? No po co mamy te różne pociągi do siebie, no? No dobrze, jeżeli ona będzie czuła się ta kobieta niegrzeczna w pani rozumieniu. Wolna. Wolna, poza związkiem, to czy ona będzie mieć szczęście w miłości? Kochana, a co to, skąd to kto ma wiedzieć z góry? Przecież to są rzeczy, na które... Częściowo mamy wpływ. A jak pani myśli, jak ustosunkowani są do takiej relacji z kobietą mężczyźni dzisiejsi? Czy wciąż no, jeszcze oczekują widzieć w niej matkę? Są w wielu różnych bardzo grupkach. Zawsze pewnie tak było. Że niektórzy są wściekli na kobiety, że się tak wyzwoliły i jeszcze, że pieniądze, że tak powiem, coraz większe zarabiają. Niektórzy są szalenie zadowoleni. Niech zarabiają, prawda? To my możemy wtedy... Ja na przykład uważam, że to było bardzo niesprawiedliwe, że to mężczyźni pracowali i musieli utrzymywać rodziny. Musieli po prostu. Oczywiście kobiety były na to skazane, prawda? I oni mieli plus z tego, że tak powiem, wychodzili z domu. Ale mówię, dlaczego teraz ma tak nie być, że kobieta, która pracuje i ma karierę i lubi to i umie, ma na przykład nie mieć faceta, który będzie taki domowy, prawda? Przecież niektórzy mężczyźni bardziej chcą mieć dzieci niż kobiety. Chcieli być bardziej w domu. I chcą być bardziej w domu, i chcą być z dziećmi, i chcą być i gotują świetnie, i właśnie prowadzą gospodarstwo. No w ogóle o co chodzi, prawda? To nie jest nic uwłaczającego, wręcz przeciwnie. No taki facet gotujący to bardzo sexy, co popatrzmy sobie na tych kucharzy niesłychanie w tej chwili modnych, prawda? I
gwiazdy takie gotujące. Co prawda, jak ich pytam, to w domu mówią, że nie gotują. No. Ale może dlatego, że już są gwiazdy. Coś tam zapomniałam powiedzieć, ale nieważne. O mitycznej tęsknocie teraz chciałabym, żeby pani na mnie coś powiedziała. Mitycznej? Mitycznej, bo no, paliwo napędowe jakby nie było każdej relacji. To się słyszy, że dobrze, żebyście sobie od siebie odsapnęli, odpoczęli, że zmiłości z masłem, więc mówię o tej mitycznej tęsknocie, na którą nie wszyscy mogą sobie pozwolić, bo na przykład wiecznie się jednak widzą. No można, kochana, można pójść sobie na długi spacer do parku samej, posiedzieć i popatrzeć na kaczki, na wodę i wrócić do domu w innym nastroju zupełnie. Bo jeżeli będą Państwo słuchali erotyku, jaki on wyszedł z wiersza, tak? Przypominam sobie, tak? Tam Pani pisze, że właściwie spotykacie się rzadko. Pani tego chce, znaczy Pani bohaterka tego chce. Tak, i on ja w ogóle zbytana byłam niedawno na takim dużym spotkaniu. Czemu moje małżeństwo tak długo trwa? Mówię, bo bardzo dużo jesteśmy osobno. Każde z nas ma swoje sprawy, które nas bardzo interesują. I spotykanie jest wtedy no, czymś świątecznym. I czy nadal Pani uważa, że to jest paliwo napędowe do związków? Nie dla wszystkich związków. Nie dla wszystkich związków. Są takie związki, gdzie ludzie mieszkają w różnych krajach albo w różnych miastach, a niektórzy są tacy, że bardzo chcą być bardzo blisko siebie i zupełnie myślę, że tu nie wolno oceniać, bo to są sprawy tego tylko, żeby się dobrze ludzie dobrali i żeby to sobie wzajemnie się z tego cieszyli, prawda? Albo żeby coś renegocjowali, jeśli się okaże, że im brakuje, prawda, jakichś spraw. Przez to, że nie mówią czasami tego, że coś im brakuje, to przez to czasami właśnie za szybko się albo zdradzają, albo rozchodzą. Największym zresztą też błędem jest to, ostatnio był taki czas, że się bardzo dużo małżeństw, bardzo szybkich, po 2 latach zaczęło rozwodzić. No bo ta wypaliła się ta szybka pierwsza fascynacja seksualna. No mylenie z pożądania z miłością jest bardzo powszechne. Między innymi dlatego, że matki i babcie, może też tatusiowie się do tego dokładają, mówią tak, seks to dopiero jak będziesz kogoś kochać. No to dziewczyna, która chce, chłopak, który chce, bo przecież to się nam pojawia, seksualność nam się pojawia już od 4. roku życia, co nie znaczy wcale, że oczywiście wtedy... Ale wtedy sobie razem się bawimy w doktora, co bardzo jest potrzebnym etapem w życiu, ale jeżeli się nie zna, prawda, drugiej płci albo tej samej, bo przecież ludzie też mają to do tej samej, to nie wiemy, kogo mamy wybierać, bo nie znamy siebie w tym. I później jest ten taki amok, prawda, no bo wielkie pragnienie, tak strasznie się kochamy, bo tak okropnie mamy na siebie ochotę. I jak ta ochota się tak no, spełni, że tak powiem, to zawsze jest tak, że to opada i ma się pojawić właśnie i zainteresowanie, i ciekawość, i to, że się mamy czym podzielić. Ten seks będzie jakby taki, prawda, o taki bardziej wtedy, a nie tak tylko będzie powolniej, bardziej, będzie sobie co jakiś czas się pojawiał kolejny taki zachwyt, ale musi być takie mięsko do życia, prawda, wspólne. No czy desery, nie wiem, co tam kto lubi, prawda, ja akurat bardziej jestem od mięska niż od deserów, ale zapominamy, że na przykład mam poczucie, że kobiety mało wiedzą o mężczyznach, że bardziej marzą o mężczyznach na przykład, prawda, co chciałyby dostać, no, czego właśnie nie dostały w domach rodzinnych, zresztą nie dostały też wzoru. Wie pani, no ośmielam się to mówić z całkowitą pewnością, ponieważ jak rozmawiam na przykład z salą, gdzie jest 1200 kobiet i pytam, która z was ma szczęśliwych rodziców i szczęśliwą matkę, no to jak się podniesie z 4-5 rąk, to jest dużo. Skąd mamy czerpać wzór? Jest przecież, jak się rozejrzy, pani sama niech się zastanowi. Ja sama się zastanawiam, ile ja w ciągu mojego długiego życia poznałam naprawdę szczęśliwych związków. Niedużo. Ciągle niedużo, chociaż teraz już troszkę więcej. Tutaj potrzeba... Kiedyś Magdalena Samozwanie coś robiła, cudowny dowcip. To już jest o zeszłych czasach, ale boski. W małżeństwie jest jak w pierwszomajowym pochodzie w Warszawie. Dzielnica Ochota już przeszła, a Wola jeszcze idzie. Bo to się tak przechodziło tymi dzielnicami, ja to pamiętam.
przed wysokimi tam towarzyszami. Więc wola, ważna rzecz, ale nie wystarczy. Musi być w tym prawdziwe, prawda, coś, co nas bierze po prostu. No, co jest ciekawe, że mamy właśnie, nie wiem, jakieś wspólne cele, że mamy poglądy takie, jak nam pasuje, albo inne i się uwielbiamy kłócić, albo że zdobywamy, prawda, nie wiem, Kilimandżaro razem. W ogóle musimy mieć fajne rzeczy. Pani dotknęła tutaj dwóch spraw dla mnie szczególnie ważnych. To, w jaki sposób poznajemy kogoś, a druga to ta, że zauważyła Pani, że te związki bardzo szybko się wypalają. Więc przyszło mi na myśl, że dziś, kiedy mamy taką naprawdę nieograniczoną możliwość jak nigdy poznawania drugiej połowy, wręcz tyranię wyboru, jak sprawić, żeby wybrać dobrze? Wcale nie jest łatwiej. Bo na przykład on wyszedł z wiersza, śpiewa tam pani, że właściwie poznaliście się w momencie, kiedy on panią zauważył, kiedy wypadły nuty, on podszedł, to no był park, to jest ciemno. Taka piosenka, pani tak. Śpiewa, pani gra, a tak. Pani na to, nie, ja kiedyś trochę śpiewam. Kiedyś dziewczyny opuszczały chusteczkę. Tak, ale że połączyło nas to, że on tak, muzykalny, ja jest też. Muzykalny. I teraz razem śpiewamy sobie. Czyli tak. Mieliście wspólną nić porozumienia tak. I tak naprawdę. No i oczywiście tak. Oprócz tego on jest jeszcze i uprzejmy, i kontaktowy, i na poziomie, prawda? No, ludzie się jednak dobierają, to co jest pewne, dobierają się środowiskowo przeważnie, oprócz mezalianców, które są rzadkie. Rzadkie. Dobierają się według historii życia w dużym stopniu i według tego, że siebie jakoś tam wzajemnie, no wyobrażają sobie siebie w miarę w przyszłości, prawda? To nie może być tak, że, nie wiem, no powiem taki już przykład, skrajnie może banalny, że nie wiem, pani profesor będzie z hydraulikiem. No cholera wie, bo ja takiego hydraulika jednego widziałam, czego zapomnieć nie mogę, ale to jakby nie wystarczy, prawda? No trzeba mieć, nie wiem, no zawsze jak się, no na przykład mój partner musi książki czytać, prawda? Aczkolwiek iluś facetów, którzy w ogóle nie czytają książek, to bardzo seksowne typy. No tylko właśnie znowu seksowne, prawda? No a to jakby, mówię dziewczyny, słuchajcie, to żeby wam się nie myliło, to jest na romans, to jest na odkrycie swojego ciała, to jest na odkrycie swojej radości seksu, to jest na, niektóre dziewczyny mówią, ja nie wiedziałam, że jestem boginią potem, prawda? No przecież to cudowne odkrycie. No bo właśnie na przykład mąż, który też profesor, prawda? No jakby jednak troszkę się zasuszył w tych książkach, nie? Mówię, że to są banalne przykłady, ale tak bywa, że nas bezpieczeństwo na przykład wzajemne pociąga. A co za pewne? A seksowne jest niebezpieczeństwo. Co to znaczy bezpieczeństwo? No to, że on będzie porządny, że on jest, jak powie na przykład. Dlaczego dziewczyny mają taki kłopot, że się zakochują w łajdakach? No właśnie. Albo w panach niezdobytych tak zwanych. O, bardzo się zakochują w panach niezdobytych. Po pierwsze, bardzo często ojcowie są panami niezdobytymi, bo ich albo nie ma, albo porzucają rodzinę, albo są obecni tylko ciałem. Duży mamy kłopot z tatusiami, bardzo. I mężczyźni mają kłopot z tatusiami i kobiety. Znaczy w ogóle ja to mówię, że człowiek każdy ma tylko dwa problemy w życiu, tatusia i mamusia, bo potem to już może sobie z różnymi rzeczami poradzić, prawda? Zresztą z tymi dwoma też se potem może poradzić, tylko już to warto się tego nauczyć, ale bezpieczeństwo daje no coś takiego, że można na kogoś liczyć, prawda, że jest lojalny, że jest uczciwy, że jest no taki w ogóle, co to zrobi i powie, prawda. A czy ma pieniądze? To bardzo często kobiety mówią, że żeby miał pieniądze. A czy to jest złe? Ja w ogóle nie oceniam tego. Nie, ja zarabiam sama, więc dla mnie nie jest to ważne. Znaczy bardzo dużo kobiet już się czuje tak niezależnych, że nie muszą liczyć na mężczyznę, prawda? W tym sensie, że mają takie, na szczęście, przecież też o to nam chodziło, między innymi, prawda? Żeby być mężczyzną nie dlatego, że mnie będzie utrzymywał. Chociaż są kobiety, które myślę dalej tego chcą, bo to jest dla nich jakiś rodzaj rozwiązania życia, czy potrzeb własnych. Wszystko jest sprawą tego, co komu potrzeba, prawda? Jak się ludzie umówią na przykład? Jak też. Się umówią? No i niech się umówią. Niech się umówią, ale... Ale właśnie pamiętajmy o czymś takim, że wypośrodkowanie pomiędzy bezpieczeństwem a ryzykiem
wymaga pewnej sztuki. A ciekawie będzie wtedy, kiedy będzie i trochę bezpiecznie, i trochę niebezpiecznie. Niełatwe. Większość ludzi myśli tak naprawdę o naprawianiu związku tylko wtedy, gdy on jest zepsuty i tradycyjnie większość psychologów przygląda się przyczynom ich rozpadu. Jak więc chronić relacje przed zepsuciem? Kiedy ja bym powiedziała jedną rzecz bardzo tu istotną. Przychodzi kobietka albo facet i mówi, moje małżeństwo jest nie takie jak myślałem, że będzie, albo się zepsuje i tak dalej. I oni się bardzo chcą zajmować tym, co się dzieje pomiędzy nami, co też jest bardzo ważne. Ale tak naprawdę weszli w to małżeństwo gotowi. To znaczy ona weszła ze swoją historią życia i swoim domem i on wszedł ze swoim domem. Także tam jest kilkanaście osób, bo tam jest jej tatuś i mamusia, jego tatuś i mamusia, tak zwane, poza tym jeszcze anima i animus, bo ona ma i męską, i damską. I on też, mówię pani, tam jest 20 parę osób wspólnie, że tak powiem, żyje. I się niektóre naparzają, niektóre się lubią, niektóre, można w ogóle sztuki napisać na ten temat. Nawet chyba powstawały takie powieści. Więc w ogóle ogarnąć to jest bardzo trudno i to nie o to chodzi, żeby każdy sobie z tego zdawał sprawę. Tylko żebyśmy wiedzieli, ja mówię tak, jeżeli nie zobaczysz, co wniosłaś, jaki rodzaj lęków, jaki rodzaj oczekiwań, jaki rodzaj wymagań, jaki rodzaj przekonań na swój temat, jaki rodzaj marzeń o facecie wniosłaś, nie znając go jeszcze w ogóle. To nie ten facet, tylko to co w tobie. Poza tym bardzo często ludzie mówią tak, ja bym chciała, żeby on był inny, no ale wzięłaś tego. Ja bym chciała, żeby ona była inna, ale brałeś tą, ona ciebie, prawda, zaciekawiła, ona ciebie podkręciła. No tylko właśnie się okazało, że już to nie bierze. No i teraz jest zabawna na przykład taka rzecz. Babcie zawsze mówią tak, słuchaj, jeśli on teraz robi coś, co cię teraz troszkę denerwuje, to wiedz, że potem cię będzie kurzał tym. Teraz myślisz sobie, to jest ten, ale już ci to przeszkadza, więc to ci będzie strasznie przeszkadzało później. To jest ten moment. Tak, i czy ty to zniesiesz, jeżeli ty to wiesz i się godzisz na to, bo człowieka trzeba kupić, nie? Trzeba go wziąć taki, jaki jest. Mało tego, to ja ciebie nie zmieniam, mogę tylko siebie zmieniać. Więc ja na przykład przez wiele lat mojego drugiego zresztą małżeństwa pracuję nad tym, żeby nauczyć się, co ja mogę zrobić wtedy, kiedy on robi to, czego ja nie lubię. Czyli mogę tak, mogę tak, mogę tak, a co mi najbardziej z tego pasuje? I jak ja się uczę tego, że ja to zaczynam albo znosić, albo mnie to zaczyna bawić, albo mnie to przestaje boleć, to po jakimś czasie on też się zmienia, ale dopiero po jakimś czasie. Bo ja zaczynam inaczej zupełnie reagować. I to są rzeczy fascynujące. I to na przykład trzyma związek, jeżeli ja naprawdę jestem zaciekawiona własnym rozwojem, ponieważ ja nie mogę zadać tego, żeby on się zrobił taki albo taki. No albo się zrobi, albo się nie zrobi. W ogóle no to co? To ja mam to pytanie. A jak się nie zrobi, to co? No przecież dalej mnie obchodzi, dalej jest mi najbliższym człowiekiem, prawda? No chyba, że się wszystko wytrze, że się... Zdarza się tak, że ludzie mają ze sobą kawałek drogi do zrobienia, a potem, albo jedna, to jest oczywiście bolesne, nie? Jedna osoba mówi, wiesz, ja już od ciebie jakby nic nie mam, już nic nie chcę, już mnie, no już w ogóle, już nie mówiąc o tym, że nie staję, bo to przecież i dziewczynom i chłopakom, ale że jakby już nic nie, prawda? Nie mam feelingu żadnego, trudno, a druga jeszcze chce. No, duży ból, prawda? Bardzo duży. Bardzo. Ale jak obie się tak rozłażą, tak się rozchodzą, takim tak właśnie zdycha, no to trzeba sobie podziękować, czego ludzie nie robią. Tylko za złe se mają. No jak to? Przecież tyle lat żeśmy se dali, nie? No właściwie to jest temat na kolejną dłuższą rozmowę, prawda? Jak to zrobić, żeby to przejść bezboleśnie, kiedy jest ból? I jak to zrobić, żeby to szybko uciąć i rozpocząć kolejny etap życia z innym? Nie da się szybko uciąć bólu. Nie. Ból musi swoje przeżyć. Tylko nie należy go podlewać, żeby kwitł, rozumie pani? To jest wielka różnica znowu. Przeżyć, ale nie żyć bólem. Nie robić z niego ołtarza, że tu ja tak cierpię.
No kurde, każdy z jakiegoś powodu co jakiś czas cierpi. Tutaj chciałam tylko sprostować. Miałam na myśli sytuację, w którym po obu stronach się wypala i jak to szybko skończy, żeby się już dalej nie męczyć. No to skończyć uprzejmie i elegancko. Moja zrozumiałość co do tego, że bólu nie da się szybko uciąć, jest. Tak. I myślę, że trzeba przejść tę... Można to nazwać żałobą jednak? Myśmy z pierwszym... Żałobę? Trzeba przejść każdą żałobę. Żadne kliny, klin, jak ktoś, o kochane dziewczyny i faceci też, jak się dowiecie, że przed chwilą waszą, nie wiem, randkową jakąś parę, prawda, ktoś porzucił, to wiedzcie, że będziecie plastrem na jakiś czas. To nie jest dobre rozpoczęcie związku, bo czasem uczą, wiesz, no on cię zostawił, to zaraz znajdź kogoś innego. Co to znaczy w ogóle znajdź, prawda? No co, idziemy do baru i mówimy ten trzeci z lewej. Podobno po 5 latach jest się dopiero gotowym na coś. No nie, nie, nie przesadzaj. Nie? Nie, nie, rok, dwa. Myślę, że taka naprawdę bolesna żałoba to jest 2 lata, ale w ogóle 2 lata to jest taki na zmianę czas. Możemy siebie bardzo przez ten czas zdążyć pokochać, bo na przykład czujemy się niekochane czy niekochani, jak nas ktoś zostawił. Och, tak, przecież to myślisz. A to trzeba bardzo sobie dużo dać wtedy miłości samemu, bardzo dużo. A co pani na to, jeśli wszystko inne zawiedzie, zawsze możesz udawać, że jesteś szczęśliwy. W ruchu psychologii pozytywnej są tacy, którzy wierzą, że samo udawanie szczęścia pomaga w uszczęśliwianiu, w uczynieniu cię szczęśliwym. Skąd pani to wzięła? Gdzieś mi się to zdanie wrzuciło. Kochana, ruch pozytywne myślenie polega na czymś zupełnie innym niż na udawaniu, kompletnie czym innym. Mhm. Udawanie to jest o dupę potłuc, ponieważ to pokazuje drugiemu człowiekowi mnie nieprawdziwą kompletnie. Jeżeli mnie taką kupi nieprawdziwą, no to kurde, ile ja wytrzymam taka nieprawdziwa na długo, prawda? A potem mówię, przecież ty byłaś zupełnie inna, oszukałaś mnie, albo w ogóle jakaś się zrobiłaś nie taka, prawda? No weźmie tą udawaną. To kogo będzie kochał, kogo będzie chciał, to udawaną, nie mnie, prawda? Do kitu zupełnie. Poza tym człowiek się źle czuje na dłuższą metę. Oczywiście, że jest mnóstwo ludzi, którzy to robią. Mało tego, nawet się niektórych tak wychowuje, żeby to robili. No ja mam się próbowano, ja mówię, wiesz, dobra mina do złej gry. No ja... Nie, nic z tych rzeczy. Absolutnie. Zwykła, czysta nieprawda. A trzeba żyć w czymś realnym, prawdziwym. A poza tym jeszcze o pozytywnym myśleniu. Pozytywne myślenie jest cudowną rzeczą. Mało tego, ostatnie badania wszystkie mózgu pokazują, że właśnie zmiana myślenia naprawdę zmienia pracę mózgu. Naprawdę. I naprawdę możemy siebie bardzo ładnie poprowadzić w stronę, w którą chcemy. Tylko musimy bazować na tym, jakie mamy zasoby własne. Siebie też nie oszukiwać i wyczyścić sobie różne rzeczy, żeby wprowadzać nowe. No i to już jest długi proces i najlepiej go na początku, no przynajmniej zacząć z jakimś fachowcem, ale no, jest trochę przepisów na temat pozytywnego myślenia. To naszą rozmowę, nasze spotkanie zakończę takim oto, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, jeżeli państwu wyda się mimo wszystko trudnym budowanie takiej relacji we dwoje romantycznym, to co powiedzieć? Nie romantyczne. Nie? Jestem przeciwko romantycznej miłości i przeciwko temu pojęciu. Naprawdę. Mówię to głośno i wszędzie. Patriarchat oszukał kobiety przy pomocy tego pojęcia i tego wymysłu. Po pierwsze, romantyczna miłość się wzięła z romantyzmu, gdzie się trzeba było umrzeć z miłości. Nie wiem, czy państwo mają na to ochotę, ja nie. Tam jest na przykład na mojej płycie piosenka, jeśli to nie będziesz ty, to przecież moje serce się nie złamie. Tak. I to też jest coś, co chcę kobietom przekazać. O, nawet dobrze, dużo dziewczyn przepisywało ten tekst. Bo uważają, że jak on mnie nie zechciał, albo był ze mną, a potem se poszedł. No ale jakiś czas był, czyli chciał, prawda? No coś tam czegoś, nie wiem, właśnie zabrakło albo się już skończyło. Nie ma powodu uważać, że jestem nie do kochania. Bo kto inny na pewno się spotka i zobaczy mnie, a ja jego i będzie fajnie. W związku z tym, słuchajcie, właśnie takie rzeczy, że prosto kochać to nie wstyd. To jest właśnie na tych karteczkach osobnych. Tak. Takie zdania. Karteczki. Tak. Myślę, jeszcze tam z moimi zdjęciami przy okazji, żeby było ładnie. Ona tak. To jest fajne, nie? Tak. Pani zobaczy, jakie to zdjęcie fajne. Tak, tutaj jakby wychodzimy z ram. Tu są Jurka ręce, tutaj trzymam mi te ramki. To mi się bardzo podoba. Fajne jest to, tak, bardzo. Tak. No, takie jest. Bardzo wyraźne. Tak, baba też ma swoje zdanie, nie?
Tak. Romantyczne. To bardzo lubię. To świetne, jest cudne, prawda? Tak, to jest słodkie. Ten styl okularów, które do pani bardzo pasują. Tu jest zdjęcie, tak tutaj. O, tutaj akurat pana Szulca. Tak, i to jest widać. Właśnie z Maćkiem, tak, tak. Tu można zobaczyć Maćka Szulca. Tak, dokładnie. I jeszcze jedno zdanie. Ze mną śpiewa na tej płycie. Przyjemne. Aha. Zostało wiele. Zachęcamy do kupienia płyt, ale ja chciałam jeszcze dokończyć właśnie to, co rozpoczęłam i tak niefortunnie powiedziałam o romantycznym związku, co bardzo dobrze w sumie tak myślałam. Po prostu wymyślamy, prawda? Sobie coś, co nie nastąpi. W romansie przez krótką chwilę może być tak, że facet rzeczywiście te róże, że tak powiem, nam sypie pod nogi, ale jak długo, kochana, no? I my rozmawiałyśmy tak naprawdę o dwojgu, czyli o parze. I jeżeli faktycznie mogłoby się Państwu zdawać, że to jest trudne, bo jest trudne, może ktoś akurat pomyśli, że łatwe, jednak stwierdzi, że łatwe, bo mu jednak łatwo to przychodzi bycie z drugą osobą, to dla tych wszystkich, którzy myślą, że to jest trudne, niech pomyślą o tym, że trudniej jest na pewno, jeżeli do tej relacji dołączają dzieci. O, to w ogóle jest nowy temat, a poza tym jeszcze chciałam dokładnie zwrócić uwagę, że życie nie jest wcale takie jednoznaczne. Są pary, są trójkąty, są czworokąty, są grupy miłosne, są poliamorie, jest po prostu... Kochana, w życiu ludzkim jest tyle możliwości, co w zwierzęcym. Więc jak sobie pani wyobrazi na przykład ilość żab szczepioną ze sobą naraz w takie winne grono, no to przecież i ludzie potrafią robić takie rzeczy. W ogóle my bardzo często jakby przyrównujemy wszystko do takiego jednak stereotypu. W tej chwili poza tym przecież par, które są ze sobą zapapierkowane, czy tam kościelnie, czy tam cywilnie, jest chyba około połowy. Reszta ludzi żyje, kiedyś się mówiło, na kartę rowerową, czy na kocią łapę. Na kocią łapę. A oni żyją, bo chcą, prawda, razem być. I to z dziećmi bardzo często. Więc w ogóle obyczaj się niesłychanie zmienia i zawsze ludzie robili tylko to, co chcieli i kiedy mogli, po cichutku albo w ukryciu, ale robili. A teraz już część rzeczy można robić nie w ukryciu. No a poza tym jeszcze wiersze właśnie. Właśnie. Kropne. Promocja. Tak, wyszło przed chwilką wydawnictwo Anagram, które jest bardzo chwalę, bo to jest nieliczne polskie wydawnictwo, które wydaje wiersze. Tak. Bo w księgarniach nie ma, dystrybucja. W ogóle nie wiem, dlaczego kiedyś wiersze były potrzebne ludziom, a teraz jak mają te gry komputerowe, to nie wiem, co się dzieje. Słyszałam kiedyś, że dobrze poczytać wiersz z samego rana. Łatwiej przychodzi życie w ciągu dnia. Cudnie powiedziane, bardzo. Wieczorem też przyjemnie poczytać wiersz, bo wtedy się można zasnąć, nie wiem, z jakimś marzeniem, wizją, wyobrażeniem. W ogóle takie rzeczy pisane, to co zdanie, to zysk czysty, prawda? O, właśnie. Bardzo dziękuję. Cudnie. Ja bardzo dziękuję. Spotkanie. Pani Katarzyna Miller była gościem Dżentelmena. Beata Tomczyk, dziękuję Państwu za uwagę.